Cześć, jesteśmy dzisiaj w Stradale. Odbieraliśmy nasz ostatni zakup Honda Jazz z Motocompo. Głównie Motocompo? Tak, ale przez przypadek padło nam w oko amerykańskie auto i postanowiliśmy je dla Was przetestować. I pojeździć. Żeby go zgarnąć, wystarczy na stronie sklasa.pl kupić e-booka za 39 zł, zgarnąć darmowe losy, które już 28 maja wejdą do gry o właśnie ten samochód, jak i też 4 pozostałe, bo w puli nagród jest 5 samochodów o łącznej wartości 1 000 000 złotych. A teraz zapraszamy Was na przejażdżkę. Opcz! Jaki tapczan! Jak zajebiście! No, powiem Ci, że... Czekaj, to się... O, właśnie, i tego mi brakowało. No to co? No to co? Wkładamy... Co wkładamy? Przyrząd pozwalający odpalić tą bestię, tak? No. Nie, no bestia to może nie jest. Światełka. A że gdzie? Czekaj, tu mamy kierunkowskazy, światła. Tu są wycieraczki. Tu są co długie. A dobra, gdzie się światło włącza? Że tak zapytam. Ja bardzo przepraszam, już widzę. Nie mogłem znaleźć tego przełącznika świateł. Już mam. On taki czytelny. Pierwszy raz w życiu amerykańskim autem? Tak, proszę pana, Robert. Tak. Panie, kurwa, tu jest jakby luksusowo. W lewo, Janie. Ja Ci zaraz dam... Kuwa, Jana. Janie. Zaraz się w bagażniku przewiozę. Janie w lewo, w bagażniku to wozi gangsternysa. Ale dzisiaj możesz być Ty. Jaki to ma przebieg? O kurczę. No bo nie, to jest chyba niemożliwy przebieg. Jaki jest przebieg? 17 328 km. Panie, ten samochód pochodzi z rynku japońskiego. Zgadza się. Jest w stanie naprawdę wnętrze samochodu można określić jako idealne. Nie ma, przynajmniej tu z tyłu, do czego się doczepi, bez kitu. Typowy amerykański tapczan lat 2000. Nie, naprawdę. Nie? Powiem Ci, że... Ty fajny tapczan. Powiem Ci szczerze, że ja z tyłu czuję się jak w Koniakowie. Czyżby te koronki Cię tak przekonywały? Tak, te koronki z Koniakowa mnie przekonują, chociaż auto pochodzi z rynku japońskiego. No ale oni się też chyba lubią w takich dziwnych rzeczach, nie? Tak, i kurczę, gdzieś Robert jeszcze mówił, że ponoć, to jest nieudowodnione, Yakuza jeździła tym samochodem, członkowie Yakuzy. Jeżeli rzeczywiście tak było, to historia auta jest zajebista. Daj mu na zimnym. Takim zimnym. Temperaturę zużyła. To takie, wiesz, przetestowanie. Te 246 koni, bo ponoć tyle jest w tym aucie. No, auto na pewno nie jest lekkie. Ale jakoś to się wzbudza. No nie jest to szałpał. Nie no, wszystko... No nie no, w stanie tu jest idealnym. No tak, ale powiem... No. O. Kurczę, idealnie na broń, nie? No. Pojemny ten? No dobrze, ale po co jest podnoszony ten podłokietnik, jeżeli... No, może to jest 6. siedzenie. Tak jest, tu się dziecko zmieści, mu swój pas ma, ty, ale numer. Ale ty słuchaj, jedziemy po tych kanałach. No, wybiera co? I to tak fajnie wybiera, no wiesz, jedziemy bardzo powoli, bo jedziemy... teraz tylko nie wiem, no niby w kilometrach. 40 km na godzinę, no jedzie fajnie. O kurczę, to jeszcze był czas, kiedy palili. Tutaj też z tyłu są z tyłu popiołka. Ale to były czasy wtedy, kurczę, palaczy. Teraz też dużo ludzi pali, ale już tych popielniczek, tych rzeczy już takich jak zapalniczki, tak jak tutaj. Tomek, ale oni palą... Elektrośmieci. Jedzie Teslą i pali, e-papierosa. Tak, bo ktoś im pierdół opowiadał, że to jest zdrowsze, nie? Wszystko, kurczę, działa. Kierowniczka nie wyniszczona. No. Ja mam tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca, nie tak jak w naszym Jazzie. Ciekawe, jak ten powrót w ogóle będzie wyglądał. No powiem Ci, że ja na przykład mam tyle dużo miejsca, że... No Ty to na pewno masz, bo to jest wersja przedłużana. Przedłużana, wersja L, nie? Tak. Ale ogólnie, podsufitka, popatrz. Plusz jakiś taki. Kurczę, te japońskie jeszcze napisówki, wszystko takie w oryginale faktycznie. Ale Ty wiesz co, ten przebieg naprawdę, powiem Ci, robi na mnie wrażenie. Jeżeli on ma 17 000 kilometrów, 17 dokładnie 331 w tej chwili, to ja Cię nie mogę. No nie jest to demon prędkości, ale to ten samochód jest stworzony do tego. żeby to był demont prędkości, tylko do fajnej, taki przyjemnej przemieszczania jazdy, się, nie? No, tak jak teraz, obłożenia takich niejanów, no. Jakich niejanów? To się mówi pana prezesa. Ty pana, to jeszcze trzeba mieć wygląd i pieniądze. Pana się mówi. No tak, pana. Ten, kto zasiada z tyłu, jest panem. Zaraz się zmienimy i ty będziesz panem. Tak. Grzane, wentylowane fotele z tyłu. Wentylowane? Tak. W tych latach? Nie, grzane. Się kurczę, no właśnie. Nie, fajnie. No. Fajnie. Auto świetne. Kondycja jest zarąbista, nie, zresztą bardzo dobrze jedzie, No jak ma jechać niedobrze, kurczę, jak jest z rynku japońskiego z kierownicą po lewej stronie, gdzie oni jeżdżą po prawej stronie. No to tak, ale to wiesz... Sam fakt tego, to już robi robotę, tak? Ale tak szczerze mówiąc trąci trochę babcią tutaj, nie? No trąci babcią, ale... No. Lub dziadkiem. Powiem Ci, że tak, jest tutaj regulacja przyrządów dodawania gazu i hamowania tego pojazdu. Tak? Tak. Jest wyłączane ESP. Kurde. No to... Zaraz to będziemy jakieś sprawdzać. Jakieś guziczki, nie wiem co to są na tym, na desce. Znaczy tutaj na kieszonce. Nie wiem co to są za guziczki, ale... Tam się bagażnik otwiera. Aha, no to są bagażniki. Może nie teraz. No nie będziemy. Jakbyś kogoś chciał władować. No, znaczy, wie, no, jak będziesz tak, wiesz, jakoś tak niemądrze mówił, to cię zaraz otworzę i spakuję, to ja cię kręcę, no. Czekaj, patrz, teraz mogę, patrz, jakby ktoś tak... Na przykład ten pan chciał tam zobaczyć, nie? Patrz. Ten pan z pansy. A co to jest pansa? Takie, bo patrz, bo ja... Takie tam z lotnictwa. Ale patrz, mogę odsunąć sobie ten... O, patrz. Pyk. No, CD. I pomachać komuś, nie? Jak papież. No, tak. Ale powiem Ci, że te firanki, nie? Trochę nawiązują do takiego też stylu pogrzebowego troszkę. No, pierwsze jak zobaczyłem to auto, to właśnie miałem pierwsze takie nawiązanie do karawanu. Tak. No, tak brakowało tej, wiesz, tego wyrównania, takiego kombi. Wtedy byśmy już powiedzieli, że to jest na pewno na bank. I zobacz, tak wielkie auto. No. A manewruje się nim, kurczę, pewnie perfekcyjnie. Perfekcyjnie. I słuchaj, i pokazuje 14,2. Czyli normalnie można tym jeździć na co dzień. Dokładnie tak. A jak się zagazowałoby, to by paliło znacząco mniej. A na pewno się da, bo to jest starej generacji silnik, więc bez żadnego problemu. W sumie wiesz co, to możemy się z Robertem chyba zamienić. Zabieramy to, no, a dajemy zabieramy, mu... tak, a dajemy mu to Motocompo. Motocompo, wracamy Hondę. Tak. Motocompo. Compo. No. Ciekawe, co myślą sobie osoby, które jadą obok nas, albo na przykład stoją w korku i widzą te firanki. Ale widzisz, pasażerka z tej Toyotki uśmiechała się, widząc te koronki. A tu nie ma lampek? A już zaraz będziesz miał widno. Dobra. Jest, patrz. Pyk i gra. O Cię proszę, wszystko sprawne, nie wierzę. Wow. Ta, ale kurde, powiem Ci, dobrze to świeci, nie? To żarówkowe, nie LEDowe żadne. Nie LEDowe, nie. Uuu, i nastała jasność. Dobrze, to powiem. Jeżeli ktoś lubi taki amerykański old school, to jest auto dla... Ja osobiście zmieniłbym te firanki na 100%. No, niech ktoś sobie uszyje te majty w końcu, nie? Z nich, nie? Tak, no. Ale ogólny look auta jest... Ja jestem turbo zaskoczony wnętrzem. Ja jestem turbo zaskoczony, że to jedzie tak przyjemnie. I wiesz, bałem się, że to będzie tapczanos, pływające auto, ale to nie jest wcale pływające. Ale powiem Ci, że do tego wszystkiego, tak. Gdybyś na przykład Ci się to spodobało, to możesz wejść na stronę www.sklasa.pl, kupić e-booka i możesz go wygrać. Tak, za jedyne 39 zł. I powiem Ci, że to jest dobra opcja, żeby stać się właścicielem takiego pojazdu. Także zachęcamy Was, bo dostaliśmy do... Robert udostępnił nam ten samochód do nagrań. Drive-in. Co, gdzie my jesteśmy? A pod Biedronką? No tak. To teraz będzie zamiana ról. Otworzysz mi? A Ty mi później otworzysz? Tak. No to teraz ja idę otworzyć, a później ja będę miał otwarte. I dopiero teraz. Proszę, jaśnię Panie. O, dziękuję. O kurczę. Zapraszam. No. Lordzie. Lordzie! Ale tu jest... tutaj jest większy tapczan. To tu faktycznie jest duży tapczan. Ale teraz tak, kierowca... O kurde, bombowca. Ty! Ale powiem Ci, że tu jest lepiej. O, się mogę poprawić. Ty, drewno. Tak. Skóra. O, Firanek mi trochę z przodu brakuje. Ale miejsca... To nie, to ja ci powiem, że tu jest git. No to ja nie wiem, co ty tutaj możesz narzekać, jak nie, no tam było twardo, nie? Naprawdę. Ty, a jakbyśmy tak do Maka podjechali i zamówili... Ty, hita robimy? Robimy drive-thru? Nie, mamy pieniądze? Mamy. Jak możemy nie mieć, ty? Za auto jeszcze nie zapłaciłeś, to jak możemy nie mieć? No ja mówię, drobne. Co to jest w ogóle, McDonald's? No. Max Burger. No to patrz, to jest amerykańska, tak, knajpa. Powiem ci, że zawsze chciałem do Max Burgera pojechać, nie? Tak? Naprawdę, no. No to masz okazję. Ej, powaga, kurwa. Że kurczę, ja dzisiaj prawie siadania nie zjadłem i głodny jestem, to z miłą chęcią coś wciągnę. Okej. Okay. Aha, to tutaj między tymi słupami, o, że kurde, fajnie. Zamów tutaj. Ty, ale słupek taki widać, że obtargany jest. No. Dzień dobry. Dzień dobry. No ale Tomek czyta, ja nie widzę. Kurwa. No ja tym bardziej nie widzę. To niech pani coś podpowie. Jakie mamy dobre burgery? A ten burger rywala to z czym on jest? To trzy takie burgery. W zestawie czy bez? W zestawie. Jakie będą napoje do zestawu? Obojętnie, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Ja tam zero, proszę. Fanta, Sprite, tak? No, bez lodu. To wszystko. Ciekawe, czy Yakuza musiała płacić. Jak podjeżdżali pod takiego Max Burgera, co? Dobra, także macie ten, zniżki, trzy kupony. W aucie. Można wylosować. Powiem ci jedno. Co? Zamieniamy to auto. Czemu? Co? Ale na co? No, Motocompo zostawiamy, wracamy tym do próby. Powaga? Pewnie. Tutaj bardzo dobrze, ty tutaj się czuję, bardzo dobrze mi się siedzi. Ty, tu jest dobre, powiem ci, że tu jest dużo miejsca na pieniądze, nie? Ja bym mógł... O! Coca-Cola, Fanta, Sprite, tak? Tak, tak. Zawsze jak ktoś mnie pyta, nie, czy umiem po angielsku coś mówić, to mówimy, że Coca-Cola, Fanta, Sprite. Ale... Jedzie z kubkami, podaj to, to postawię to tutaj. Ale my idziemy na dwór zjeść, nie będziemy tu śmiecić, co ty? Przyjechaliśmy amerykańskim samochodem do amerykańskiej restauracji. Na pewno amerykańskiej? Tak, Max Burgers. No to Max. Brzuszki są pełne. No już byłem głodny. Byliśmy głodni. Bo nie zdążyłem zjeść śniadania. Ale patrz, dzisiaj będzie tak, dzisiaj robimy tak. Jeździmy amerykańskim samochodem i jemy amerykańską kuchnię. No. Później będziemy wracać do Prudnika japońskim samochodem i będziemy jeść japońską kuchnię. Dokładnie tak. Wszystko zobaczycie. A tymczasem zapraszam cię do środka i teraz ja będę twoim driverem, proszę. Ach, dziękuję. Do miski. Wow. No to teraz ja tutaj będę jechał jak panisko. To co, zaraz się mogę zrelaksować i... Nie będę ci śpiewał, na pewno. A mi nie trzeba, jako łysanek nie potrzebuję. Jak coś, to mogę wam przeszkadzać, będę chrapał. Jakbym się tak zdrzemnął, ale powiem, że... No, dałoby radę, nie? Dałoby radę, bez żadnego problemu. Ale ale te firanki są tak... No, niefajne, nie będę tak, przeklinał, tak. Że kurczę, ja nic nie widzę, co się dzieje na zewnątrz. To, wiesz... Te wszystkie takie zasłonki mają działać. Czyli to był kamuflaż. No tak, ale Yakuzy. To wiesz... No ale to też nie. Weź się schowaj za majtkami, ale wstyd. Byś musiał, kurde, głowę przykładać do koronek, rozszerzać to, kurcze, i dopiero zaglądać. Już sobie to wyobraziłem, kurwa. Z drugiej strony. To, kurwa, Tomka mina, kurwa, między dwoma firankami. Ciekawe, co to jest te przyciski tutaj. Next. No jak? To czytaj. Co, sterowanie? Odgłaśnianie głosem? No to tak. Co, radio? Ty! Co? Ta kanapa jest No nie, no. Ta kanapa jest regulowana elektrycznie, pa. Wiesz co, bo to jak Kuba, teraz się tak... To się zamieniamy. Zamieniamy się, zostawiamy mu to Motocompo, co? No. I będzie Motocompo do wygrania. Ty, ale to auto, no, jak płynie, no. No płynie właśnie, o to chodzi. Płynie naprawdę. I jedzie się naprawdę dobrze. Wręcz usypiająco. Ty, powiem ci, że chciałbym wygrać takie auto. Chciałbym je mieć. Przed chwilą mówiłeś, że chciałeś kupić i byś się coś tam nie odnalazł i jakoś... Ale kurde, teraz... Nie ten? Ale fajnie się prowadzi. Zostałem przewieziony, a teraz prowadzę. No. I co, fajnie, nie? I naprawdę jestem zaskoczony. Jest zajebiście. Ale weź teraz sobie porównaj, co możesz... Jaki obecnie samochód możesz kupić porównywalnej klasy. O takich parametrach, takiego komfortu. Właśnie co? Ten komfort. No co, S-klasę. 7. No i nie wiem, czy one są aż tak komfortowe. No nie, no one są twardsze, nie? To, no właśnie są dwa różne auta, różne, ale w tamtych czasach, w Stanach, to naprawdę był wypas. Tak jak sobie kupujesz S-klasę w longu, to tu był Lincoln Town Car w longu. A ogólnie na giełdzie w Stanach Zjednoczonych te samochody są tanie jak barszcz. No tak, ale takiego samochodu jak ten nie znajdziesz. No nie, no jak nie znajdziesz przebiegu... taki samochód jak ten znajdziesz na sklasa.pl. No. Tam można znaleźć ten samochód, kupić e-booka. To nawet nie trzeba szukać, bo on tam jest. Ale w zakręcie, powiem Ci... To co? No fajnie. Ale kładzie się? Nie kładzie się. Nie kładzie? No, no tylko, że jaką masz prędkość? 40 na godzinę, 40? No. No to jest właśnie taka dostojna prędkość do takiego samochodu. No tak, tak. Przecież nie będziemy latać bokiem. Ale w ogóle ty, ale to auto budzicie do sobie jakieś nic, takie właśnie... Żadnej agresji, nic, żadnej agresji. Ale my nie mówimy o agresji, tylko... No takiej agresji drogowej, prędkości. Nawet nie o właśnie. Prosto? Ja tylko mówię o tym, czy kusicie takie mocno deptanie jest, po tym przyrządzie dodawania gazu. To jest auto stworzone do takiego cruisingu. Dokładnie. Kilometry prawdopodobnie tym samochodem będą mijały tak. Zawsze pamiętaj, że w tamtych latach tego typu samochody kupowali prezesi. Zawsze z prawej strony, bądź też z lewej strony, zazwyczaj z lewej strony, bo z prawej strony siedzi prezes, siedziała sekretarka albo asystentka. My zawsze możemy na przykład wygrać takie auto i wozić swoje żony. Patrz, wygrywasz jakieś super luksusowe auto, nie wiem, typu nowoczesne, typu, nie wiem, Porsche 911, tak? I masz od razu w głowie, kurwa, że będziesz miał problem, drogi serwis, to, tamto, stramto. No to bardzo A tutaj wszystko za grosza, kurwa. Wszystkie części są dostępne naprawdę od ręki. I to tutaj na miejscu. Na miejscu. Podejrzewam, Każdy mechanik ten samochód naprawi. A to teraz będziemy testować zawieszenie. Ojejku, jak delikatnie najeżdża, tak? Żeby mi głowa za bardzo nie podskakiwała, tak? Nie, no ja mógłbym taki mieć, ale nie chciałbym być wożony. Wolałbym jeździć jako kierowca. Naprawdę. O kurde, ale pięknie. Wchodzi w zakręty jak miód. No i to jakbym sobie tak kawkę wybiera dziury, ale powiem Ci tak, dziury wybiera, zawieszenie, nówka. Ale wiesz, jak ogólnie auto, sobie... ale no tak, można by było rzec, że to jest auto nowe. Jakie? Nowe. No ale ty, jak może być, znaczy jeżeli ma 17 000 kilometrów? W ogóle nic nie puka, nic nie stuka. Ty, to jest takie auto, że wiesz, siadasz i jedziesz. Bez inwestycji żadnej. No już na pewno wiesz, już Stradale się postarało o to, żeby to było już tak zrobione, wiesz, serwis olejowy, płynowy i oponki, tym podobne, to na pewno jest posprawdzane, nie? Więc samochód dostaną, jeżeli ktoś to wygra, to dostanie już top, nie? Na pewno na ogumieniu prawidłowym wszystko posprawdzane, nie? Lakier zrobiony. Chyba nie musieli aż tak bardzo mocno go kurczę rzezać, jeżeli chodzi o lakier, bo przy tam takim małym przebiegu to on wygląda na pewno zarobiście, nie? Ja bym brał. Ja rekomenduję. Tomek, a ty dajesz rekomendację? No pewnie, że tak. No jak nie, no. Popatrz, jak mi tu jest dobrze. Mi się wcale wysiadać tu nie chce. No to dobra, rozkładamy kanapę, idziemy spać. No. Dziękuję, Janie. Majtki powiesiłeś. Dziękuję. Musiałem ściągnąć, kurczę, bo miałem lukę, nie? Musiałem to, wiesz, tak? Żeby było wszystko pozasłaniane, musiałem ściągnąć. Teraz właśnie jestem bez, ale jest fajnie.